Dobry wieczór. Przed nami, można powiedzieć, weekend takich wielkich rozstrzygnięć. W sobotę i niedzielę rozstrzygnięcia w Katarze. Jutro mecz o trzecie miejsce między Chorwacją a Maroko. W niedzielę finał między Francją i Argentyną. No, piąteczek dzisiaj przynosi nam ostatni mecz w turnieju King of Poland 2. Wielki finał, w którym o koronę króla Polski zawalczy ponownie pretendent do obalenia obecnego króla, a więc El Noniro, no i właśnie broniący tytułu aktualnie panujący, niepokonany jak dotąd, Barles. Ten mecz będę miał przyjemność skomentować z półfinalistami obecnej edycji, a więc Dziamdziakiem, który ma do nas dołączyć trochę później. No i jest drugi półfinalista ze mną, Jack. Witam cię serdecznie. Witam. W pierwszej rundzie Ready Rodion kontra Jack, 0-3 dla Jacka, który rywalizował w półfinale z rozstawionym właśnie Barlesem. Tutaj Barles 3-0 pokonuje Jacka, awansuje do finału. W meczu drugim rundy pierwszej El Noniro pokonuje Arga 3-1. Awansował do półfinału, gdzie czekał Dziamdziak, który zajął drugie miejsce w tabeli. Wynik to 3-1 dla El Noniro i mamy powtórkę z edycji numer 1. E-finał Barles i El Noniro. No i chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom, którzy wpłacili na pulę nagród w King of Poland 2, byli nimi Rainmaker w kwocie 200 zł, Kisake 150 zł, Shanavi 100 zł, Bilu 100 zł, Loniowski 100 zł, Panki 100 zł, Bobercio 89 zł, Danon Beach Boże 50 zł, Andrus Juve 50 zł, Morheus 50 zł, PL Hitorek 25 zł, Barles finalista 24,97, Bane 10 zł, Rodi Redion 10 zł i anonimowy użytkownik Złoty 3. Razem uzbieraliśmy 1360 zł. Dziękuję raz jeszcze. Ponad dodatkowe podziękowania dla Redi Rodiona za pomoc w organizacji turnieju, no i dla Morheusa za przygotowanie mapy COP2 Polano. A więc podsumowując, Barles wybiera Majanów, Azteków, Chińczyków, Portugalczyków, Hunów, Burgundię, Bizantyjczyków, Sycylię, banuje Gujarasa, zestępione zostały cywilizacje Azteków i Majów. El Noniro natomiast wybiera Hindustianis, Franks, Mongols, Lituanians, Britons, Berbers, Bułgarians, Khmer, banuje Pols, a więc Polskę. Barles postanawia, że z tego układziku należy usunąć Hindustianis i Lituanians. Jak, Jacek, skomentujesz te sety? No, myślę, że jeden i drugi mają tutaj do dyspozycji kilka ciekawych cywilizacji, szczególnie, że jest to seria best of 5, czyli nie jest to tak łatwo określić, jaka cywilizacja będzie użyta już w pierwszej grze, a co za tym idzie, też mogą być no, całkowicie różne matchupy. Nie jest to powiedziane, że już w pierwszym meczu zobaczymy, powiedzmy, tutaj Chińczyka na Franka, czyli te teoretycznie najsilniejsze cywilizacje, może być taka większa żonglerka cywilizacjami, więc ciężko tutaj typować o jakiś matchup, natomiast jeden i drugi mają czym pograć. Tutaj na pewno Chińczycy u Barlesa, no to jedna z najlepszych cywilizacji. Nowa Portugalia wydaje się być silna, jest wszechstronny Bizantyjczyk, Sycylia, którą też można ciekawie zagrać. Na El Noniro, Frankowie, jak wiadomo, solidny pik, Khmer, Mongol to coś, co może przypomnieć styl gry El Noniro sprzed roku. Brytyjczyk, no też mógłby się nawet do tego zaliczyć, Berber, jak zwykle taka cywilizacja, która często jest pikowana na Arabię, wiadomo, ze swoją zniżką jednostek ze stajni. No i Bułgar też z agresywnym otwarciem cywilizacja. Także no będzie tutaj na pewno w czym wybierać i każda cywilizacja ma coś do zaoferowania. A więc mamy to, co już wspominaliśmy. Barles, kolor niebieski, Portugalia i El Noniro, kolor czerwony, Mongols. No jakie tutaj szanse? Mamy nową Portugalię, o której mówiłeś, a was tutaj chciałem przeprosić. Nie mam zaktualizowanych SIF bonusów, ale wrzucę wam te, które były ostatnio. Jacek, co powiesz o tym matchupie? No tak naprawdę ciężko jeszcze cośkolwiek powiedzieć na temat tej nowej Portugalii, chociaż wydaje mi się, że Portugalia ogólnie
nie powinno mieć jakiegoś takiego złego matchupu w starciu z Mongołem. Być może początek za sprawą szybszego huntingu należy troszeczkę do Mongoła, ale w sumie Portugalia to zawsze była dosyć solidna cywilizacja, teraz jeszcze z tym ekobonusem wydaje się być jeszcze silniejsza, więc z pewnością no nie jest to jakiś matchup, który możemy powiedzieć, że w którąś stronę jest to Civ win. Raczej nawet skłaniałbym się może ku temu, że Portugalia jest nieco lepszą cywilizacją od Mongoła. Mhm. Dobra, jestem w 7 minucie, 20 sekundzie. Oglądam grę na takim lekko przyspieszonym tempie. Przyglądam się jeszcze mapą. 8.35. Okej, okay, a więc jestem niedaleko z tyłu. Widzę dwóch ludzi na goldzie u Barlesa. Powstaje barak. Co można powiedzieć o mapkach? Tak pokrótce. Duży las z tyłu Barlesa, mniejszy z przodu. Gold z przodu. Ale myślę, że można tu jakoś próbować murować. Malinki kamień bardziej z tyłu. Co tam u El Noniro, trzy lasy, dwa z przodu, jeden z tyłu, bardziej takie rozmiarami podobne do siebie. Mamy Feudal Age 852 El Noniro. Co tutaj ze złotem? Fajna sprawa. El Noniro już sobie właśnie budynkami buduje pierwsze wole. Mamy stajnie ze strony El Noniro i otwarcie strzelnicą ze strony Barlesa. Tutaj odpowiadam na pytanie, gdzie Jam? Jam dołączy później. Mhm. Na razie scout El Noniro widzę mocno ucierpiał. Nie zwróciłem uwagi tutaj, co go trafiło, ale ma już tylko 14 HP. Nie wiem, czy dostał od TC, czy gdzieś tam od piki przechodzącej, ale już ma mało HP. Barless quick walluje sobie woodline, także będzie bezpieczny, jeśli chodzi o scouty. Domyślam się, Jacku, że może była jakaś wojna scoutów, bo scouty Barlessa też ma mało HP. Być może coś tam było zaczepiane. Tak. Być może się gdzieś tam bili. Mhm. No i są piki, mamy wizję El Noniro, on wie gdzie jest gold, wie gdzie jest woodline, wie gdzie są malinki, wszystko tutaj dobrze ma zbadane. No a Barless wysyła dwie piki łucznika do przodu. Ciekawe, jest pokiukolowany, może sobie na to pozwolić. Tak, jesteśmy na żywo, 11 minuta 30 sekunda, scout ze strony El Noniro. No i łucznik, dwie piki. Takie otwarcie prezentuje nam Barls, biega El Noniro. Na razie nie ma tutaj możliwości, żeby coś pokąsać i wraca, bo zauważył armię, która do niego zmierza. Na razie jeszcze chciałem właśnie zobaczyć, ale nie, to jest za wcześnie na to, żeby brać tutaj fletching. Barles kliknął teraz fletching na tego jednego łuka. No ciekawe. Tak, jeden łuk, dwie piki i scout są w stanie zabić wieśniaka i w zasadzie chyba mu się to uda. Na tych, chociaż tam jest też skirmisher. Scout tak. Ma mało HP, więc no nie jest tak łatwo się go pozbyć. Ale jest to na pewno jakieś zamieszanie. Oj, bardzo łatwa teraz strata tego skirmishera. No może nie całkiem, ale zostało mu 4 HP, więc on już praktycznie nie żyje. Mhm. Ale na tym scoucie też tam jest mało HP. Ten łucznik będzie na pewno upierdliwy. No ale nie robię wysyła scouty jeszcze forward. Stoi sobie na wzgórzu, także dodatkowy sobie punkt ataku zagwarantował Barless. Są skirmy tutaj do pomocy, aby się przed tym bronić. I jednocześnie jest kontra. Scouty próbują tutaj szukać, ale są murki wokół woodline'u, są murki wokół malin, są murki na goldzie. I zabił tego skirma Barls, a więc pierwsze KD w 14 minucie. No i dochodzi do walki wokół maliny El Noniro. No i też udało mu się zabić taką mało, malutką armią. Udało mu się zabić jednego wieśniaka. Tak. Więc naprawdę sporo ugrał tanim kosztem. Tymczasem El Noniro szuka pod TC swoich zabójstw, ale na razie stracił tylko HP. Póki co Eko KD 1-0 dla Barlesa. Mamy 15 minut gry. 32 wieśki Barles, 30 El Noniro. Score 1600 El Noniro, 1400 Barles. Póki co jedna strzelnica u Barlesa. Zobaczmy. To El Noniro ma swoją strzelnicę, a już tam idzie taka paczka czterech łuków i piki. Jedna pika.
będą zachodzić znowu tam od strony Malin Uel-Noniro. No i zobacz, akurat w tym momencie Laniero też zdecydował się, żeby z kirmami odejść z tamtego miejsca i będzie go to kosztowało kolejnego wieśniaka. Aj, 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 to te mikroskopijne przewagi, jakie Barles potrafi sobie tutaj wykorzystywać, są niesamowite. Jest pancerz ze strony Laniero, jest fletching na tych skirmach, tam za chwilę się pewnie domuruje po lewej na woodline'ie. Ale będzie tutaj walczył Laniero, żeby te łuki mu więcej krzywdy już nie wyrządziły. Jak tam zasoby? 500 jedzenia Barles. Tak, ale zobacz, jak dużo tej krzywdy one już wyrządziły. To już jest 4 wieśniaków, bo pomimo tego, że zabił 2, to jeszcze kolejnych 2 Eldoniro nie wyprodukował. Mhm. Także no niesamowity value z takiej malutkiej armii, jaką Barles wyprodukował. No i duża przewaga. Już jak na 17 minutę to jest bardzo duża przewaga Barlesa na tą chwilę. Skauty wracają, będą próbowały pozbyć się już tak do reszty tych łuków, ale tutaj z przodu, czy tam jest dziura między stajnią i barakami? Tak, tutaj też jest dziura. To jest dziura. Pewno nie zaraz się zorientuje, tutaj że... Kolejnych 2 wieśniaków spadnie. Ajajaj. No, tutaj... No, musi się wycofać. Do 20 minuty może nie dotrwać Elnoniro. A przypomnę, że Golik na pewno by dotrwał z Barlesem do 20 minuty. Witam za stosy. Golik by dotrwał, tak. Golik dotrwa z każdym. Do każdej minuty. Golik ma prawie 100% zwycięstw do 20 minuty. Dobra, i mamy Castle Age ze strony Barlesa. 18 minuta, 28 sekunda w tej chwili. Eko KD 4-0. Elnoniro 400 jedzenia, a więc tutaj jeszcze troszeczkę brakuje. Zobaczmy, mamy 18 farmerów u Elnoniro, 17 u Barlesa, no i te skauty, mnóstwo tutaj łuków. Jest skaut, stajnia i skaut w środku u Barlesa. Zastanawiam się, jaka tu może być kontynuacja, być może knighty? Tak, tutaj najprawdopodobniej będą knighty, chociaż jeszcze większa szansa jest na to, że po prostu jak Barles wejdzie do następnej ery, to Elnoniro się podda. Chociaż to pierwsza gra, więc może będzie chciał się rozklikać, pomimo tego, że będzie świadomy tak już że ciężko będzie tu cokolwiek wrócić. Natomiast właśnie w takich sytuacjach bardzo przydałby się Dziamdziak, bo ja raczej nie widzę pozytywów, a Dziamdziak by tutaj znalazł jeszcze mnóstwo pozytywnych rzeczy po stronie Elnoniro. Ja się zastanawiam, czy Elnoniro załatał tą dziurę między barakiem a stajnią. Ale chyba jest tam tak, palisada, tak. Tą dziurę załatał, tak. Tak jest, sprawdza to. Barles już tutaj 3 skauty i za chwilę to będą kusze za sekundę w Castle Age Barles. I mamy upgrade'y botki na row. No, na crossbowmana brakuje, ale blacksmithem tutaj będzie się murował Elnoniro. Podwójna stania Elnoniro, dodatkowe TC buduje Barles, a Barles produkuje knighty, ale z jednej stajni póki co. Dobra informacja dla Elnoniro jest taka, że tam koło marketu po lewej stronie jest dodatkowy gold, no i kamień, będzie mógł się posiłkować tym złotem, no bo to mainowe jest pod ostrzałem. No, Elnoniro ma tylko 220 zł, więc wydaje mi się, że jeśli już, to w ogóle zdecyduje się na step lancerów, dlatego że wyprodukuje ich nieco więcej, nie mając dostępu do złota. Chodzi do środka Barles, zobaczmy, co tutaj Elnoniro na to będzie chciał odpowiedzieć. Są step lancery, tak. No, jest tutaj 9 kuszników. Czy przypominała mi się faza grupowa i tam też była podobna taka historia właśnie, że te kusze, tylko te wtedy brytyjskie chyba, no duże spustoszenie spowodowało Elnoniro, teraz jest równie niebezpiecznie, bo Barles ostrzeliwuje tutaj farmy ludzi na farmach, nie mogą tutaj pracować, są schowani w TC, ale są stablancerzy, są skirmy, ważne, żeby tutaj nie potracić, jednocześnie biegnie Knight
po lewej stronie. Musi tutaj być czujny El Niro na kilku frontach. No tak, ten Knight niestety dopadł czterech wieśniaków, którzy próbowali zbudować TC. Niesamowicie to wygląda. To być może nic wielkiego się tutaj nie stało, ale no, trzeba zauważyć, że Barles praktycznie zagrał to perfekcyjnie. Wszystko jest w odpowiednim timingu, wszystko wychodzi tak jak powinno. Niewielkie koszty, wielki damage, jaki zrobił El Niro już na samym początku. No, kontroluje tą grę praktycznie od pierwszej minuty. To są Steplancerzy, ale tutaj już Echo KD7-0. Zobaczmy, Steplancerzy będą tutaj się chcieli pozbyć puszników, może tych Knightów. Ale naprawdę, to co mówisz, mamy 25 minutę i mega ciężka sytuacja El Niro. Jeszcze tutaj tych Knightów zostało dużo. 55 wieśniaków, Barrels, 39 El Niro. Witam, Dziamdziak, jest nasz komentator. Za chwilę cię, Dziamdziak, zaproszę na kanał głosowy. A już sobie następne gry w trójkę skomentujemy. Ciężka, ciężka sytuacja El Niro. 2 TC jest z jego strony. Barrels, grający Portugalią, decyduje się na uniwersytet. Jest tutaj trochę tych kurz, a więc balistyka. No i tak, ofensywnie do boju. Rozbył menu z Botkinem. Tak, no cały czas El Niro nie uporał się jeszcze z jednym problemem, czyli cały, no, atakujący Knight i jego gold dochodzą moment za moment kusznicy i zobaczmy, że za tym wszystkim z tyłu Barles ma, no, idealną ekonomię, pracujące 3 TC, już praktycznie 20 wieśniaków przewagi. No, cóż tutaj więcej powiedzieć, to jest King of Poland. No tak, a przecież El Niro to jest też bardzo mocny gracz i zobaczcie, Barles. Tak, to właśnie to jest aż dziwne, że wygląda, no przynajmniej ta pierwsza gra, oczywiście miejmy nadzieję, że tak dalej się to wszystko nie będzie toczyć, że to jest tylko rozgrzewka i faktycznie El Niro troszeczkę lepiej mu pójdzie i Barlesowi troszeczkę gorzej w następnych, ale to jak jest w stanie obnażyć wszystkie słabości Barles, gracza, no powiedzmy troszeczkę słabszego, no to tutaj wygląda niesamowicie. Mhm. To jest nawet ciężko wyobrażalne, bo jeżeli sobie na przykład poprosicie o sparring, czy to Dziomdziaka, czy Jaska, czy El Niro, to zobaczycie, jakie tempo oni narzucają. I potem w konfrontacji właśnie z Kingiem of Poland Barlesem, zobaczcie, co się dzieje. 3700 score, 2800 El Niro. Mamy 1-0, prowadzi Barles. Mamy pierwsze klepanie, no tutaj perfekcyjnie, bym powiedział perfekcyjnie zagrane, tak żeby już tutaj El Niro zbyt mocno nie zniechęcać, no to umówmy się, że to Barles zagrał perfekcyjnie i tutaj nie dało się wygrać. On nie powtórzy tego 3 razy w całej serii, natomiast El Niro może zagrać tylko lepiej, także to zwiastuje. To zwiastuje kolejne lepsze pojedynki, a dodatkowo dołączy do nas już niebawem człowiek, który w takich sytuacji nawet zobaczyłby jeszcze dużo pozytywów dla El Niro. Tak jest, za chwilę Dziamdziak na antenie. Zobaczmy sobie statystyki z tej gry. KD 28 do 22 dla Barlesa. Liczebność armii 23 i 14 na korzyść Barlesa. Ekonomicznie 16300 zebranych surowców przez Barlesa, El Niro 13300, a więc 3000 surowców na tak krótkim odstępie, 28 minut i 8 sekund, no to jest dużo. Zobaczmy dalej, uptime feudalny dla El Niro, castlowy dla Barlesa, wieśków 72 barls, 48 El Niro. APM 98 El Niro, Barles 73. Jest i Dziamdziak. Serdecznie, witam. Dobry wieczór. No, witam. Słyszałem, że wcześniej wspominaliście, że jakieś pozytywy dostrzegę, to tak zdążyłem sobie jeszcze zerknąć na civ draft, jaki mieli i muszę powiedzieć, że El Niro ma całkiem przyjemne cywilizacje. Takie przypominające wersję El Niro sprzed roku, nie? Troszeczkę. No. Barles Koron niebieski, Burgundia wspominałem i El Niro Bryt. Może Dziamdziak, co powiesz o Burgundii? O kurczę, a mnie zaskoczyłeś teraz. Burgundia to jest cywilizacja, którą wybrał Jacek na mecz ze mną, pamiętam. Tak, grałem nią wtedy pierwszy raz właśnie. No tak właśnie wyglądało.
Nie no, jest ta cywilizacja na pewno bardzo dobra, ale raczej nie nastawiona na wczesną agresję, tylko właśnie na to, żeby się pomurować, wziąć sobie te upgrade'y ekonomiczne, bo są dostępne erę wcześniej i są tańsze. Także myślę, że z tego będzie właśnie Barle skorzystał. No i no jak już sobie zabezpieczy bazę i przetrzyma te pierwsze natarcia, to myślę, że lepszą ekonomią będzie mógł spokojnie przeciwstawić się właściwie każdej cywilizacji. No pytanie tylko, czy mu się to uda przetrzymać pierwsze ataki od Elnoniro. Elnoniro, który gra Brytyjczykiem. Co, Jacko, możesz powiedzieć? Jakie tutaj szanse w konfrontacji z Burgundią dla Brytyjczyka? Myślę, że duże szanse, bo Brytyjczyk może tutaj zagrać mocno ofensywnie i Burgundia potrzebuje dużo, dużo terenu przede wszystkim, więc jeśli mapa nie będzie temu sprzyjać i Brytyjczyk zrobi dużo łuczników, no to Burgundia wcale aż tak łatwo nie ma się przed tym. No bo wiadomo, Burgundom nie chcemy jakoś tam przesadnie inwestować w skirmy czy coś takiego, tylko najbardziej chcielibyśmy kawalierów, ale żeby mieć tych kawalierów, to potrzeba dużo farm i tak dalej, więc tutaj timingi będą niezwykle istotne. Natomiast nie wiem, jak miałeś coś w czasie teraz gry, bo żebym tylko nie zapomniał, bo to jest bardzo ważne, to co chcę powiedzieć. No, ale ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć, bo usłyszałem AI od ciebie akurat w chwili, kiedy... Nie, to też, ale... No ja już jestem live, Jacku, także możesz spokojnie powiedzieć, o co chodzi. AI, no to chodziło pewnie Ciemczakowi o to, że Elnoniro wbiegł pod TC Perlesa. Stracił wszystko prawie, no, HP. Tak, stracił całe HP. Natomiast ja bym chciał przypomnieć sytuację sprzed roku, gdzie było podejrzenie o smurfing niejakiego Destro i młyn właśnie był stawiany w ten sposób, czyli z tyłu Malin za TC. Wiecznie. No i widać, że Elnoniro tak ustawił. No właśnie. A to jest ciekawe właściwie, czemu tutaj tak postawił. No to jest bardzo ciekawe. No mamy taką sytuację. Dobra, wracając do gry, to właśnie, mamy właśnie. To co miało być, czyli Bryty. Agresja trzech milicjantów przechodzących od razu już w Meledarsy. Pytanie tylko, czy on będzie, no chyba nie będzie pod TC chciał przechodzić, no właśnie. Będzie próbował przejść z innej strony. A Barles wszedł do Kastla i bierze na razie tylko... Do Kastla? Horse Collar. Przepraszam, do Feudala. Bierze na razie tylko Horse Collar, jeszcze bez tej drugiej siekierki. I gra skauty. Właśnie, będzie mu ciężko pokonać skautami tych Minotaursów. Tak, przypomnę tylko, że wszystkie apy technologiczne... ekonomiczne, nie technologiczne. Ekonomiczne Burgundii kosztują tam chyba 40% mniej, poprawcie mnie, fuda? Tak, teraz już 40%. Było kiedyś 50%, teraz 40%. Tak jest. I czy będzie czyszczenie skautami? To się właśnie zastanawiam. Są na darmsy i ten low HP skaut Elnoniro. No i dochodzi Spearman. Co prawda goni go jeszcze tam Wilczur gdzieś po drodze, ale... No jak Barles zobaczy tego Wilczura, to pewnie najpierw jeszcze będzie chciał zesnajpić tego Spearmana i dopiero później się zajmie całą resztą, natomiast... Teraz już będzie ciężej. Zobaczmy, tam się chciał wieśniakami wesprzeć Barles, ale na razie gromadzi skauty, ma ich tutaj 4 sztuki i nie wysyła ich forward. Na razie się tutaj... No właśnie, teraz ma dylemat, czy wysłać, czy też nie, czy spróbować wyczyścić to jednak. Co prawda na ten moment ma wszystkie wieśki pomurowane, ale no jest to mocno uciążliwe, jeszcze tym bardziej jak bije tutaj młyn tą całą armią, więc chyba wygląda na to, że chce sobie zgromadzić więcej skautów, jednak ruszy, żeby to wyczyścić, a akurat Elnoniro nie dołożył więcej Spearmanów do walki i... No i wszystko stracił. Jedną jednostkę zabiłem. Całkiem solidne czyszczenie, można powiedzieć. Jeden scout tylko stracony przez Barlesa. I teraz myślę, że tutaj Elnoniro mógł dołożyć jeszcze jedną pikę, jak myślisz, Jacku? Gdyby jeszcze jedna, no tak. Myślę, że tak. Myślę, że kolejna już powinna przyjść na przykład z łucznikiem, bo już wtedy był ten czas, że łucznik był wyprodukowany, nie? I ta druga, żeby po prostu przyszła z łucznikiem, to już by w ogóle było, no, zmusiło Barlesa do ataku, no bo wtedy już nie można po prostu siedzieć za quick wallem, bo łucznik tam może sobie działać. No, pochwaliłem murki u Barlesa, ale proszę, u Elnoniro dokładnie takie same, też na woodline'ie. Te skauty absolutnie nic tutaj nie zrobią. No może poza złotem, złoto jest jeszcze nie tak obmurowane. A zobaczymy, czy Barles tam wbiegnie, czy zrobi jakiś zamęt, czy też Igor zdąży się zamurować.
Ciekawe, czemu Barlet nie wziął jeszcze sobie drugiej siekierki. Może był, może właśnie chciał po prostu szybciej mieć ranges, żeby ewentualnie pozbyć się tego, tej armii, a nadal nie ma drugiej siekierki, więc to dziwne. Zazwyczaj tak jest, że jak się nie weźmie zaraz po przejściu tak, do ery, to potem się zapomina. Długo, nie? No i dopiero przy wejściu do następnej się tam klika, żeby to zobaczyć. Barlas już przygotowany na ten atak Elnoniro, który idzie tutaj od południowej strony. Skirmy na wzniesieniu. Tak, no te skirmy stoją w miejscu w jedynym, w którym Elnoniro może wejść do bazy Barlesa, czyli właśnie tu między tymi lasami. Bo wszystko inne jest pomurowane, także no akurat tu, gdzie przyjdzie, to tam będzie czekał na niego. Rywal. Jej, pozoto. Ready. No i to jest właśnie ta umiejętność, nie? O której tam wspominaliście pod koniec tej gry. Że niby wszystko poprawnie, ale jednak. Mocno przygotowany jest ten. Tak. Mała rzecz, gdzie te skirmy trzymać. Część pewnie by trzymała w strzelnicy, część może z przodu przed bazą. Ta sama sytuacja była w grze pierwszej właśnie, tylko że w ofensywie. On też idealnie zaatakował to miejsce, gdzie zrobił no, dwoma pikami i łucznikiem zabił wieśniaka i odgonił pod Malin. Więc... Tak, no i efekt jest taki właśnie, że Elnoniro pozbył się całej armii, jaką miał. Tak. A zabił chyba jednego skirmishera, jeśli dobrze widziałem, może dwóch maksymalnie. No i teraz jest sytuacja taka, że to Barles ma armię, nie musi sobie teraz nic dorabiać armii, tylko zbierać zasoby. No a Elnoniro, jeżeli będzie chciał się obronić w jakiś sposób przed tym, co do niego idzie, no to będzie musiał sobie jednak trochę tej armii doprodukować. Zauważ, że Elnoniro całkowicie zapomniał o upgrade'ach ekonomicznych, nie ma nic. Mhm. A to też może wynikać z tego, że brał sobie upgrade na Man at Arms'y i wtedy na wczesnym etapie właśnie braki są jedzenia, coś trzeba poświęcić za coś. No i właśnie, pewnie już nie pamięta, że tego nie ma. Ale idzie tutaj czterech łuczników po północnej stronie bazy Barlesa. Będą tam strzelać ludzi na woodline'ie, a tymczasem kontra Barlesa. Tutaj są skauty i będzie grupka skirmów, która będzie na pewno Elnoniro denerwować. Tak, no i to jest właśnie ta różnica, że te łuki na północy, co mówiłeś, to one, no jasne, trochę będą denerwujące, ale Barles sobie przywróci te wieśki gdzieś z drugiej strony i będzie jednak wydobywał zasoby. Podczas gdy te skirmy plus skauty razem, no zmuszą Igora całkowicie do opuszczenia jakiegoś miejsca, albo nawet do straty ludzi. No wynika to z tego, że Igor nie jest zamurowany. Człowiek padł właśnie. No odetną go od Golda całkowicie i żeby się tego pozbyć, to on przecież nie może robić uczników, czyli tego, czego by chciał, tylko na przykład właśnie takie skauty, które niekoniecznie chyba musiałby robić. No, każdy gracz Brytem chyba zawsze robi skauty, nie? Tak. No. Ej, to nie wystarczą 3 skauty, żeby to pokonać. Co najmniej 5 musi być, jak nie więcej. No i tak, są skirmy, które strzelają. One tam osłabiają zawsze tych wieśków, mają coraz mniej HP, później łatwiej to dobić. No i próbuje walczyć Elnoniro tymi skautami, jeden zabity. Tak, i zobacz, że on całkowicie, no, wygnał go z tego Golda. Elnoniro już szuka Golda gdzieś po prawej stronie, więc to jest też kolejny wydatek, żeby, nie wiem, czy tam będzie decydował się na mining camp, czy po prostu poszedł sobie troszeczkę tylko tego Golda zebrać. Albo poczeka na Kastla, żeby postawić tam TC, no też jest taka opcja. No też jest opcja, bo tam mogłoby się TC pojawić, ale nie, jednak mining camp. Ja tylko zwrócę uwagę, że tutaj nie będzie dużego rozjazdu między Castle Age, między Barlesem i Elnoniro. Ma tam 10 sekund różnicy, to jest niedużo. Mamy pancerz u Elnoniro. Ale zobacz, jakie są zasoby w banku. Barles tutaj ma jakieś w ogóle zasoby z kosmosu. On może wyprodukować mnóstwo koni, może zrobić sobie 2 dodatkowe TC. Niesamowicie to wszystko. A, no i on ma wszystkie upgrade'y ekonomiczne. No. Dokładnie. I to już z następnej ery, tak? To są uroki gry Burgundią i mamy dodatkowe TC u Barlesa. Póki co widziałem jedną stajnię u Barlesa i dodatkowe TC przy Goldzie. Tak, jedna stajnia, 2 dodatkowe TC, czyli taka podejście bardziej ekonomiczne. Tak, on czuje, że ma przewagę już uzyskaną właśnie tą armią jeszcze z poprzedniej ery. Jeszcze sobie pewnie
ucieknie troszkę i no i zobaczymy, co będzie dalej robił. Czy to może sobie stajnię kolejną? Chyba tak, bo widzę, że za kolejką husbandry tej stajni, czyli będzie sobie brał ulepszenia do koni. Więc można się spodziewać, że jednak dołoży stajnie, później prawdopodobnie upgrade na kawalerzystów. Dobra wiadomość jest taka, że Niro, pamiętajmy, Bryt ma to tańsze TTC, jeśli chodzi o drewno, dostawia dodatkowe dwa, a więc nie będzie tutaj mocno z tyłu z ekonomią, ale pamiętajmy, że właśnie Burgundia przez to, że ma te tańsze upy ekonomiczne, no ma potężną ekonomię. No ale na przykład teraz już ci crossbowmeni za lasem już mogą być troszkę irytujący, bo już mają większy zasięg, także tu spokojnie odgonią z tego jednego drewna i z drugiego drewna też by mógł, gdyby tutaj przeszedł. No pytanie tylko, ile potrzebuje Barless Knightów, żeby wyczyścić tych, ile tu jest? Sześciu crossbowmenów. No będzie kawalier i plus dwa, więc myślę, że trzech powinno wystarczyć, żeby bez straty już to wyczyścić. Raczej masz na Elaniero, wiadomo, że on tam już powiedzieć cofa i będzie starał się zebrać większą ilość jednostek. Raczej tak nie odda kolejnej grupki, bo już w Feudalu coś tam oddał. Mhm. Barless 50 wieśków, Elaniero 49, 24 minuta gry, 40 sekunda. Idle CC delikatne u Barlessa, 50 kilka sekund, minutka, 2 minuty u Elaniero. To wszystko jest bardzo zbliżone z tego, co mówisz, poza tym właśnie tylko tymi upgrade'ami ekonomicznymi, które już... U Elaniero jest tylko pierwsza siekierka, a u Barlessa mamy dwie siekierki, dwa upgrade'y na farmy i jeszcze taczka. No i to mocno procentuje z każdą minutą. Ta liczba 54-54 to tak się zwiększa gdzieś o 10 przy tych upgrade'ach wszystkich. Tak, to tylko matematyka, ale zdecydowanie tutaj ekonomia na korzyść Burgundii. Tutaj mamy dwóch kawalierów, zobaczcie, w lesie nieopodal bazy Elaniero. Jest troszeczkę tutaj tych kuszników. No i te kusze zostają powoli otaczane przez tych kawalerzystów. Zobaczymy, czy dojdzie do jakiegoś starcia, czy prawdopodobnie tak. No i powinno wystarczyć już tylu kawalierów, żeby wyczyścić. Jednak jak już kawalierzy zbliżą się, no to ten zasięg Brytyjczyka nic nie daje. Tutaj jest jeszcze gorzej, bo nie ma tamplingu. Jeszcze umiejętnie wycofał tych kawalerzystów na 1 HP, także bez straty żadnego. No to jest bolesne. To szanowanie jednostek u Barlessa jest niesamowite, nie? To jak się właśnie gra z nim, to widać tą różnicę. Zresztą no tutaj można, no jest idealny przykład, ale no nie roztracił znowu, nie wiem, 10 czy 15 uczników, a Barless dwóch Zero. Kawalerzystów, którzy mają 5 HP i 6 HP, żyją sobie, zaraz przyjdzie ksiądz, wszystko im powie i mogą dalej walczyć. No i przyszli tutaj ludzie do budowania Siege Workshopu ofensywnego. Będzie teraz wywierana mocna presja na Elaniero. Tak, no problem jest taki, że Elaniero cały czas tylko tych crossbowmenów dokłada. Nie widać jeszcze żadnego upgrade'u na piki. Także na razie nie ma się czym przeciwstawić. No musiałbym mieć tutaj, nie wiem, z 5-6 mąków, żeby... Albo 40 uczników na przykład, którzy nie zginęli od samego początku, nie? Tutaj już dwa razy ucznicy zginęli. No tylko do tego przydałaby się też balistyka, no bo inaczej to nic by nie trafił tymi strzałami. No i też raczej ofensywna pozycja, nie ganianie się za tym, będąc otwartym, no to jednak ucznicy też w defensywie nie są tacy dobrzy na kawalerii. No zaznacza się przewaga cały czas, chociaż gra tak obrazowo wygląda to bardziej wyrównanie, natomiast wydaje mi się, że Barless tutaj całkowicie kontroluje przebieg wydarzeń. Zbiera relikty, dwa relikty w posiadaniu Elaniero, pierwszy za chwilę. Barlessa, chociaż już też tutaj zmierza po drugi, po prawej stronie mapy. No ale to co mówicie, ekonomia Barlessa. Barless już pracuje, zauważcie na handkarcie, wszystkie upy pobrane, a u Elaniero nie mamy jeszcze Horse Collar. On będzie tutaj srogo za to płacił. Tak, ja sobie zerknąłem teraz na te statystyki, które daje Capture Rage. To pokazuje, że Barless już 2000 więcej zasobów zebrał od Antigore. Właśnie, czyli potencjalnie koszt Imperiala już go wyprzedził, tak? O koszt Imperiala. Ale też Barless inwestuje w dwie Magonele i z tego wzgórza będzie miał idealny punkt, żeby zaatakować i zniszczyć to TC. Przy Goldzie Elaniero ciężko będzie się bronić, chociaż no co prawda Brytyjczyk ma jeden zasięg więcej, ale nie sądzę, że Barless tak łatwo pozwoli zgrać Magonele. Teraz mamy możliwość właśnie sprawdzenia tego mikro, nie? Jednego i drugiego gracza.
No tak. Mnóstwo jednostek już Barlesa, zauważcie, tam leczone te kawsy. Jest ich tutaj 11, one mają plus 2 i forging. Pamiętajmy o tym, że Bryt ma dodatkowy zasięg, a więc może próbować snajpować Mangonera, ale w kombinacji z kawalerami może tutaj być naprawdę ciężko. Są mąki. Ale tutaj musi naprawdę mieć kontrolę maniera nad tym, żeby tu jeden strzał tymi kamieniami. Bardziej, że z górki, nie? To będzie. No ma tych mnichów 5 już, także jakby się udało ze 3 konwersje zrobić. No tak, tak. A jakby przejął połowę, no to Barlesowi zostanie 7 knightów. Komfortowa sytuacja bardzo. Nadzieja w mąkach. Trzyma go na to. Tak jest. Najpierw musi się pozbyć tych mangonek w jakiś sposób. Drugi Siege Workshop ofensywny. Co ten Barles? No tak, no bo nawet jeżeli Igor dołoży piki, żeby walczyć z tymi kawalerzystami, no to taki strzał z Mangonel na attack ground w piki też się jest pustoszony. Oj. Ach, to wszystko, nie wiem jak to przetrwało, ale to wyglądało, że idzie centralnie, nie? No ale plus 2 armor jest i dlatego przetrwały te łuki wszystkie. No trzeba być mega tutaj ostrożnym, nie? Przy sterowaniu łucznikami. Dobra, wiadomość jest taka, że są leczone, no. Kliknięty imp Barlesa. Wow. I ekonomia 30 ludzi na goldzie, 30 na foodzie. On będzie mógł od razu paladyna kliknąć po przejściu, bo Burgundia ma tańszego. Jest też Mangonela ze strony Elnoniro. Zobaczmy, może się to uda tutaj coś. No, tylko no, jeszcze problem taki, że walczy pod górę. To jest też istotne. No i też konie mogą łatwo wskoczyć po Mangonele i wrócić sobie z powrotem na miejsce. Konwersję czy nie? Jest skorpion, ale miks. Zauważcie, kawalierzy, mangonele i skorpiony. Cała gama tutaj wojska ze strony Barlesa. No to zwykle tak wygląda, jak się gra jakiegoś Olina, a za tym wszystkim jest piękna ekonomia. Już 4 TC dodawane przez Barlesa i wszystkie upgrade. Wypychany Elnoniro na północną część mapy. Jest atak na TC. TC zniszczona. Bryt ma Redemption? Chyba nie ma, nie? Nie. To jeszcze mogłaby być nadzieja, by się udało. Może się uda te skorpy przynajmniej rozwalić. No tak, no. Te łucznicy i mąki uciekają od skorpionów, a w międzyczasie kawaleryści. Kawaleria wejdzie do miasta, nie? Chodzi tak frontalnie. Te łuki próbują tam coś wymikrować, ale to jest koszt. Jeden skorpion za. A, tak. GG razem. GG! A więc 2-0 Barles. Cóż. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Trzeba się delektować tym, że on naprawdę, no kurczę, tutaj pokazuje całkowitą dominację. No wiadomo, że chcielibyśmy, żeby gry były bardziej wyrównane, no ale trzeba oddać to, że tutaj no, nie jest nawet blisko, żeby przynajmniej w tych dwóch pierwszych grach. 35 minut równych trwała ta druga gra. Barles. Tu musiałby faktycznie Elnoniro te jednostki, co tak tracił tak w czasie całej gry, jakby trzymał mu się u siebie, albo nie tracił ich, tylko zebrał, tak jak mówiłeś tam wcześniej, Jacku, miał tych łuczników 40 sztuk, to może faktycznie. Tak, no zrobić taką jedną poważny atak, nie? A nie takie smyranie. Tutaj Smarkacz napisał, że z 25 wyprodukowanych kawalierów Barlesa 24 przeżyło. Także no, widzimy szanowanie jednostek. Oglądamy statystyki z tej gry. Zobaczmy KD 61-17 na korzyść Barlesa. Liczebność armii 35-35, a więc remisowo. No ale pamiętajmy, że Barles tutaj miał takie high HP jednostki, bo kawalierzy Elnoniro 32800 jednostek surowców zebranych przez Barlesa, 24700 Elnoniro, troszeczkę tutaj golda z reliktów wpadło u obu graczy, Feudal Time delikatnie dla Elnoniro, Castle Time delikatnie dla Barlesa, liczba wieśków 114 Barles, Elnoniro 92, APM 74 Barles, 94 Elnoniro. Jest Barles Huns i Elnoniro Bulgarians.
Barless Huns, Elnir Bulgarians. Proszę, może tym razem Jacek powie coś nam o Hunach, jak tutaj wygrać z Bułgarem. Ja nic nie wiem. Nic nie wiesz? No to od czego ja rozmawiam? Okej. No jak Hunem wygrać z Bułgarią? No po prostu trzeba zagrać znacznie lepiej niż Bułgar, to na pewno. Natomiast... No cóż, no Hun, no to jak wiadomo, no tutaj będzie mocno chyba bazował na Kavarczyk. Hun ma dosyć mocny ten Castle Age i o ile kiedyś Hun był najlepszą praktycznie cywilizacją na Arabii, tak teraz po tych wszystkich zmianach mety i mody na wallowaniu, no to Hun, w zasadzie ten bonus, że Hunowi brakuje domków, stał się jego przekleństwem, bo niekiedy jest ciężko domknąć bazę Huna, a gdyby Hun miał tak naprawdę jeszcze możliwość budowania domków przy tych wszystkich swoich możliwościach, to byłby lepszą cywilizacją, moim zdaniem. Co natomiast jeśli chodzi o Bułgara, Dziamdziak? No Bułgar powinien opierać właśnie się na tym darmowym upgrade'zie do Menetarsów i później do Longswordsmenów. No bo to jest taki dość duży bonus, no i później no też czerpać z tego tańszego upgrade'ów w kuźni na technologię do armii. Myślę, że właśnie powinien Elnir to wykorzystać i wymuszać jakoby walkę, żeby to się toczyła, żeby nie pozwalać tam Barlesowi na zamurowanie tej mapki. Widzimy, że właśnie barak postawił, robi milicję i ta milicja, nie wiem czy to będzie dwóch czy trzech milicjantów, oni się automatycznie zaraz po wejściu do feu zamienią w menatarsów. No zobaczmy tylko, czy uda się trochę więcej ugrać niż w tej poprzedniej grze, bo być może na przykład, jeżeli tym razem Barles też zagra stajnie, ale tego nie zrobi, bo widzimy, że poszedł na złoto. Barles odkrył, co się święci i od razu będzie Avengers. No i teraz istotne by było właśnie, żeby... O, ale tu widzę jakichś dwóch wieśniaków. Elnoniro, o, czyżby... O, czyżby wrócił do starego Elnoniro? No taki Rendis z przodu, jak się zorientuje, że Barles tak, jest tutaj na... przy tych malinach płacie. I goldzie, zobacz, to wszystko jest z przodu, nie? Tak, no teraz tylko Elnoniro musi wyskautować, że Barles jest na złocie, postawić ten Archery Range, no i pytanie, czy skirmy, czy łuki do tego dokładać. No i oprzeć się faktycznie na tym Blacksmithie, szybciej wziąć upgrade'y i zobaczyć, czy coś się uda z tego ugrać. No i właśnie Elnoniro odkrył, że Barles na goldzie, barak powstaje. Tak, a Barles nie odkrył tych wieśniaków Elnoniro. Tutaj krążą tym scoutem, tak specjalnie zwracają uwagę, czy zobaczy, ale nie widział. Także nie jest świadom tego, że Elnoniro się obok niego buduje. Właściwie tak za lasem schował ten Archer Ranch. No ciekawe, Barles teraz zmierza scoutem właśnie w stronę bazy Elnonira i on tutaj pewnie będzie zaraz już tutaj szukał strzelnicy, a jeśli jej nie znajdzie, no to być może już będzie miał jakieś podejrzenie. Że będzie forward, pomyśleć, nie? Mhm. A, może też pomyśleć, że skoro jest tylko dwóch ludzi na złocie, to że może jednak Elnonira chce sobie pokpić trochę z niego i będzie grał samych Menetarsów. A to jest bardzo szybko od razu Blacksmith ze strony Elnoniro, jest Archer Range i Łucznik plus Skirmisher. No zobaczymy, to na pewno może się udać. Odciąć od malinek, potem później odciąć od złota. Bo widzę potencjał na pewno. Tak, malinki z przodu i gold z przodu. Wydaje mi się, że nawet, że tutaj wieża jakby mogła powstać i odciąć dwa te zasoby. Tak, tutaj nawet jest woodline z przodu, tutaj taka wieżyczka. Ło, wow, 4 manatarsów. Oj, zobaczmy. Barles straci wieśniaków, ale gdzieś tam 1-0. Mu się zabłąkały te jednostki. Do ataku Elnoniro, ofensywne podejście. Są wieśniaki, zastanawiam się właśnie, czy na jakąś wieżę tak, się nie zezwyczaj. Tak naprawdę taka wieża, która odetnie od tego drewna już, od tego lasu Barlesa, z tego z lewej strony, to tutaj Barles nie będzie miał żadnego bezpiecznego lasu. Bo ten las przy złocie już jest tak mocno z przodu. I to ciężko będzie naprawdę Barlesowi zająć ten teren i on chyba nie jest świadom tego, że tu powstaje wieża za tym woodline'em, bo nie widzi tej wieżyczki. Może się jedynie domyślać, że ona tam będzie budowana. No teraz zauważył już swoim scoutem, ale na razie nie próbuje zbudować. Nie reaguje w żaden sposób, tak. Swojej kontrwieży. No, wydaje mi się, że nie może tak z tego zostawić, no bo gdzie on się uda później? No, jeszcze będzie mógł postawić wieżę przy goldzie i wtedy postawić Lumbercapa. Na razie stawia wieżę przy malinkach, tak powiedzmy.
Ale już tutaj naprawdę dużo Igor ugrał, naprawdę dużo. Bo tu będą idle wieżki przy... Tak, i teraz tą wieżę, czy w ogóle mu się uda postawić? Zobaczmy. Idą na tarapsi i są łuki. No ja bym nawet powiedział, że to jest GG. No, tak, tutaj... Może gdyby nie ten idle time'u... Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Wszyscy ludzie do tego, aby ukończyć wieżę? Elno Niro to wszystko trzymał do momentu, kiedy jest całkowicie pod ścianą. 6-7-0 EKKD! Słuchajcie, możemy mieć sensację za chwilę. No, tak naprawdę, jeżeli tego mu się nie uda wyciągnąć już na korzyść... No to się nigdy nie uda. No ja już nie wiem kiedy. Jest 19 wieżków dla Barlesa tylko na ten moment. Zaraz będzie 18. Znaczy, o... Jest dalej 19, bo jeden się zdążył wyprodukować. 27. Słuchajcie, mamy 14 minutę, 25 sekundę gry i jest 27 wieżków Elno Niro, 19 Barls. Co to się jest drama podziało? Do Barlesa, bo tutaj jest, sprawdź, zobacz ile on ma drewna, a gdzie on ma Lumber Camp? No nie ma. No właśnie. Tego nie ma. No właśnie i to jest pytanie. Myślę, że... Idzie kontratak. Myślę, że naprawdę teraz to już jest coś, co Elno Niro może przegrać, a nie... No właśnie, co ja już... Tylko obserwujmy, czy to się uda domknąć, bo naprawdę jest ogromna przewaga. Znaczy on musi też zachować spokój, bo podejrzewam, że on też... padł w lekką euforię, więc musi zachować spokój, bo to nie są żarty. Barles tutaj teraz zaraz może... Zobaczmy, ile ugra tymi trzema łucznikami Barles, które są na złocie. No, więcej niż jednego wieśniaka to chyba nawet nie ma szans. Słuchajcie, jest EKKD jest 10-0, coś się dzieje. Tak, no element zaskoczenia z pewnością. No i też o tym co mówiłem na początku, że to... To, że Hun nie ma domków, to jest naprawdę przekleństwo, szczególnie kiedy gramy na taki forward bardzo późno odkryty, a w zasadzie nie odkryty do momentu, kiedy nie przyszedł, no to jest wtedy naprawdę ciężko. Nie chcę ci przerywać, Jacku, ale zobacz, ile te wieżki chodzą, żeby oddać to drewno. Tak, tam ja widzę, no, ale... Camp, ale... Teraz dopiero będzie. Jednego wieżka udało się tam zabić, ale Elno Niro jest już na miejscu, więc... O, jeszcze strajduje te łuki, to też dwóch łuczników zabił Barles. Myślę, że powinien być zadowolony z tego. No tutaj na pewno Igor powinien wiedzieć, że zabił mnóstwo wieśniaków. No i pytanie tylko, czy teraz rzucić, dostawiać stajnie i ewentualnie jeszcze jedną, czy na spokojnie spróbować wejść do castle i dopiero wtedy mocniej przytupnąć. On ma... O, jednak decyduje się. Myślałem, że już widząc, że ma ponad 400 jedzenia w banku, zdecyduje się na przejście do castle'a, natomiast widzę, że klika skauty, a tymczasem Barles wykorzystuje moment nieuwagi i będzie odzyskiwał woodline. Mhm. No gdyby tutaj nie te półtorej minuty ILTC u Elno Niro, to ta przewaga w wieżkach nie byłaby 8, tylko już 12, 13. No tak, ale umówmy się, w 18 minucie 8 wieśków, no to jest praktycznie GG na tym poziomie, więc no tu jest teraz historyczna chwila, bo jeśli Barles to wyciągnie, no to znaczy, że no, długo nie znajdziemy pogromcy. No tak. To znaczy, że Hans on Hans, jak to mówię. No. No właśnie się miałem was pytać. Jeżeli Barles to wyciągnie, to chyba... No nie, ale wiem. Nie robił trzeciego kopu. To już nie robił pola. No dobra, kończymy taką serię turniejów. Jest stajnia ze strony Barlesa, siekiera ze strony Barlesa. Bez apów ekonomicznych gra Elno Niro. No, Elno Niro mocno inwestuje w skauty. Wziął Bloodlines, wziął plus jeden atak, wziął armor. Także on tutaj będzie mocno napierał na tą ekonomię Barlesa. No jak pozbiera tych skautów? No ma już trzech. Co prawda jeden taki półżywy. Ale dołożę jeszcze dwóch, a spokojnie może nurkować nawet pod tą wieżą. Tym bardziej, że tu Barlesa no nie ma żadnej obrony na razie na ten moment. Dobra wiadomość dla Niro jest taka, że on sobie zostawił kilka skirmów w defensywie. Właśnie Barles się zorientował, tam jeden skirmisher umarł, ale jest atak, zobaczcie, na bazę Barlesa. Są skauty, są łuki. No i ponieważ te skauty już są full apnięte, to wieśkami już nawet nie ma co nawet z nimi walczyć. Dlatego każda walka tutaj podjęta przez Elno Niro będzie na jego korzyść. Kolejny kill na Echo i wbija tu pod TC. Wow, 11-1. Będą kolejne wieżki padały, tu nie ma szans rozwalić tych scoutów z full upgrade'ami. Znaczy, no są szanse, ale to już... No i kolejny, ja myślę, że tutaj już Barles sobie da spokój.
Jest jeszcze lekki handel ze strony Aldoniero. Castle Age. Słuchajcie, możemy być za chwilę świadkami w historycznej chwili. A jest jeszcze kontratak tam na złocie u Aldoniero. Ale to jest jeden scout. Bez żadnych upgrade'ów. No jeżeli Barles jeszcze teraz nie klepnie, to myślę, że jak zobaczy Castle Age podczas gdy u siebie, podczas gdy u niego, to nawet na bliskim horyzoncie czy dalekim nie widać tego, żeby mógł pójść up. No i słuchajcie, Anfo mówi, że pewnie jak musi zniszczyć kupon. No coś w tym chyba jest. No właśnie, yeah. Widzisz, Anfo zaczął mówić o tym, żeby postawił, a może on gdzieś tam znalazł kurs. No tak. No, postawił faktycznie. Anfo autorem po prostu może być no sensacji. El Noniro, minuta 20 do castla. Jaka tutaj teraz rada dla El Noniro, żeby to dokończyć definitywnie? Nie, Nighty? Myślę, że to mu nawet spokojnie wystarczą te dwie stajnie, co ma Nighty. I to myślę, że nawet Anfo by dokończył tą gierkę teraz. Nie, no nie przesadzaj. Takie mam wrażenie, że już naprawdę ogromną przewagę sobie zyskał. Panie Barles ciągle nie jest zamurowany. Oj, teraz walczy z tym, żeby się zamurować. Gdzieś tam te palisady konstruuje, ale... No jest, jest to dziwacznie na to pewno. To się nie uda. Zaprojektowana baza przez Barlesa, ale to są właśnie minusy grania Hunem, że nie mamy domków, jesteśmy skazani na te palisady. No a tutaj jeszcze dwa żywe skauty biegną do Barlesa i jest Castle Age. Czy będzie GG? Jest GG! Jest, gratulacje. 2-1. A więc El Noniro pierwszy historyczny. Tak ma być. Gracz, który ugrywa gierkę. No i ugrał nie czym innym, jak tym sposobem, który był skuteczny w zeszłym roku, do momentu właśnie spotkania z Barlesem. Barles o tym zapomniał, El Noniro cierpliwie poczekał cały rok i aż dwie pierwsze gry do tego, żeby mu o tym przypomnieć. No, my się teraz śmiejemy, ale poczekajcie, bo jak będzie 2-2, to dopiero wtedy się zaczną emocje. No. Być może. Ja myślę, już tak jak wcześniej powiedziałem, że Barles da szansę i weźmie Sycylię, tak teraz stawiam, że to będzie China i powie El Noniro, nie. Dość, tak. Jeszcze nie w tym roku. Zobaczmy sobie liczby. Liczby, co mówią liczby. KD 28 dla El Noniro, 15 dla Barlesa. Liczebność armii 11, Barles 10, El Noniro. Ekonomia 9, 300 El Noniro zebranych surowców, 7700 Barles. Technologia, Feudal Time, bardzo szybko, 8.50 El Noniro, 9.16 Barles i bez Castla Barles, a więc tutaj szybko pokonany przez El Noniro. Kto by pomyślał, Wieśków 42 El Noniro, ale już z Castle Time'em, Barles 36, APM'y 102 El Noniro, 70 Barles, a ja gonię, żeby nie być z tyłu z grą numer 3. Komentuje Jack, Dziamciak i Peter i jesteśmy Barles. To co wspominaliśmy, Chińczycy, El Noniro, Frankowie. My pleasure. Scena, jest scena, wszystko jest okej. Okay. Co powiecie, panowie? No, na pewno Chińczyk jest teraz chyba, jeśli nie najlepszą, to jedną z dwóch, trzech najlepszych cywek do Arabii 1v1 na ten moment. Więc no, myślę, że tutaj troszeczkę lekka przewaga będzie dla Barlesa, jeśli chodzi o cywilizację. No pytanie tylko, co zagrają? Czy to będzie teraz coś zupełnie innego ze strony na przykład El Niro, czy zagra teraz skauty, patrząc, że ma franków i więcej HP w związku z tym na tych swoich skautach? Czy też znowu zrobi milicję i będzie starał się zagrać coś podobnego do tego, co mu się udało w poprzedniej grze? No bo wydaje się, że jeżeli nie zrobi wczesnej presji, jakoś nie zniweluje tej przewagi, jaką będzie miał Barles w związku z tymi dwoma wieśniakami więcej, no to może być mu ciężko w późniejszej fazie gry. Tym bardziej, że Chińczyk ma do dyspozycji kamele, które dobrze by kontrowały te knighty od Franka. Jacku, jak byś ocenił mapę obu graczy? Mapę obu graczy? Myślę, że tak... El Noniro ma lepszą mapę, to na pewno. Ze względu na to, że gold Barlesa jest wysunięty. El Noniro ma raczej taki gold, który łatwo zamurować. Natomiast nie są to mapy, które można traktować jako złe. Raczej to są grywalne mapy, więc absolutnie tutaj jakby ktoś się zaczął tłumaczyć, że coś nie poszło przez mapę, to nie jest ten moment. Więc wydaje mi się, że takie... Dosyć fair.
Tak, cztery jeden, lasy. Cztery lasy jeden tylko i powiem, drugi już się znalazł. Aha. Tylko jeszcze powiem, cztery lasy blisko dosyć nawet Elnoira, jak tam u Valesa jest podobnie. Jest podobnie, jeśli chodzi o Woodline. Już tam widzę pierwsze jakieś murki układa Barles z domów. Co chciałeś powiedzieć, Dziamdziak? Bo ci wyszedłem z słowa, przepraszam. Właśnie zarówno Elnoiro, jak i Barles już odkryli bazy swoich rywali i sprawdzają, co też szczekują na siebie nawzajem. Ale chyba nie zanosi się na razie na jakoś milicjantów. Chociaż teoretycznie jeszcze może dołożyć barak. Ale raczej nie. Wygląda na standard hotel na Niro. Raczej. Tak, jest drugi Lumber Camp, także tutaj... Scouty po prostu zwyczajnie, standardowo. No ciekawe właśnie, czy... Nie wpaść pod TC! Ach, on tak biegł, ale strzałami nie dostał żadną. Okay. No, trochę szczęścia miał. No będzie mirror otwarcie, będzie scouty z obu stron, więc początek może być nieco nudny, bo raczej Barles zagra tutaj barak stajnie i pomuruje sobie wszystko. Elnoiro pewnie zrobi to samo, nie jest jakoś przesadnie trudno, żeby to osiągnąć, więc raczej jakieś większe rozstrzygnięcia będą dopiero w Castle Age, no chyba, że jakaś dziura, jakiś błąd nieoczekiwany. Na pewno w pierwszej fazie gry widzimy, tutaj... że uptime, jeszcze tylko powiem, że uptime jest taki sam, a dwóch właśnie, to co wspomniał Dziamczek, dwóch wieszków przewagi wynikający ze startu Chińczyka. A tutaj na pewno w pierwszej fazie gry powinien mieć we wczesnym feudalu przewagę Frank, ze względu na to, że mamy więcej HP na tym skaucie, prawda? No pod warunkiem, że dojdzie do starcia skauty na skauty przykładowo. Jeżeli uda się Barlesowi zamknąć tak, że te skauty Elnoiro nic nie zrobią, no to jednak automatycznie zyskuje właśnie Chińczyk przez tą lepszą ekonomię swoją. Jest stajnia ze strony Barlesa i jest stajnia ze strony Elnoiro, a więc skauty na skauty. I teraz istotne jest, żeby właśnie nie tracić HP na jakichś takich obijaniach wieszków. No bo i tak tego wieśka się nie zabije, a ten scout się później przyda do walki. Dokładnie. Barles już oba ekonomiczne upgrade'y. Pamiętajmy o tym, że Frank Horse Collar w młynie ma za darmo. Pierwsze murki, już widzimy tutaj projekty murowania bazy Elnoiro. Może się okazać, że tu będziemy mieć KD w tej grze 0-0 aż do, nie wiem, 16-17 minuty. Jeżeli obaj będą tak faktycznie teraz się zamurują i scoutami będą tylko biegać. Chociaż Elnoiro wyciągnął Spearmana do przodu też. Także będzie chciał stare coś tam ugrać. Nie, ten Spearman byleby tylko nie wbiegł pod TC. Na razie zmierza odważnie w tą stronę. Troszeczkę oberwał. Z idą na TC ruszył. Przechodzi pod TC, są quick wall'e u Barlesa i atak. Zobaczcie, widzę po lewej. Dużo wieśniaków zaangażował Elnoiro do wallowania. To jest takie troszeczkę paniczne wallowanie, nie? Tak, ale stracił, i tak nie zdąży. No właśnie, stracił z oczu skauty Barlesa, dlatego panicznie chciał zawallować, a nadal zabraknie jednej. No, akurat udało się. Jest dziura. Ale Stonegate, no nadal dziura i dodatkowo jeszcze zrobił to Stonegate'em, co też ma pewne znaczenie w późniejszym etapie. Być może ma obok siebie właśnie chodki na stone i na palisadkę. No teraz pytanie, czy no ten jeden scout mocno obity sprawił, że... O, jeszcze... tu padła ten Spearman pod TC Barlesa. Niestety. Ale chciałem powiedzieć, że ten jeden scout obity o Barlesa, okej, udało się go zabić. To już całkowicie. Ale straci scouta Elnoiro. Tak samo Barles dokładnie też na dzidach. Także... KD 2-1 dla Barlesa. Ale na razie dużo pasywności, rozwijanie ekonomii, 9 farm u Elnoiro, jak to wygląda u Barlesa, Barles troszeczkę więcej, 13. Tak, no pomyliłem się z tym KD 0-0 do 16 minuty, to będzie KD 1-2 chyba do tej 16 minuty. Tak, domykanie tak. Nie, no, jeśli chodzi o KD, to raczej się nie pomyliłeś. No jeszcze jest szansa, że tu wejdzie tymi trzema skautami tam do bazy Elnoiro, ale chyba zobaczy pikę, nie będzie chyba przechodził obok, tak jest. No, ma chęć się wepchać, tak. Okay. Ale już nie wejdzie, tak.
I raczej to będzie Castlation. No i to właśnie taka gra jest, myślę, na rękę Chińczykowi. No bo ta przewaga, jaką miał Franek z tym większym HP na skautach, no to absolutnie nic mu nie dała w tym feu. Natomiast Chińczyk, no tych dwóch wieśków cały czas pracuje. Już aż sobie nawet zerknę, jak tam jest z zebranymi zasobami. No 700 jest już więcej zabrane przez Barlesa. Mhm. To jest więcej niż 10%. Zebrał 5100, a tam El Noniro 4500. Tak, to jest finał, odpowiadam na pytanie z czatu, to jest finał, gramy Best of Five, a więc ta gra to jest o to, żeby zwyciężyć dla Barlesa, a dla El Noniro to jest to, żeby utrzymać się w tym finale. El Noniro wjeżdża na ekonomię Barlesa. Tak, tylko to są dwa skauty na trzy, które je gonią. No tutaj no nie powinno się nic więcej zdziać, tylko ucieczka, jeżeli nie chce ich stracić. Być może ucieczka gdzieś do swojego tego Spearmana, który gdzieś tam się szlaja po mapie. No bo nie wydaje mi się, żeby tymi skautami coś był tu w stanie ugrać. Chyba że jakoś, nie wiem, konstrukcja farmy gdzieś powstająca, uderzenie, żeby ją zniszczyć. Ale raczej no nie powinien nic więcej. Nie mam też low HP wieśniaków, nie ma Barles za bardzo. Wszyscy tutaj zdrowi. I Castle Age ze strony Barlesa, 2 minuty 33 sekundy. El Noniro za chwilę klika, no, także kilka sekund różnicy. I druga stajnia ze strony El Noniro. A to już nie jestem przekonany, czy to jest słuszne. No, a całkowicie zamurowanego gracza grać te knighty. No, tylko z drugiej strony, cóż by tym Frankiem można było zagrać innego tak naprawdę, nie? No chyba że dołoży później jakieś monastery i będzie próbował naprawdę tak wbić się frontalnie, po prostu niszcząc budynki knightami. Może taki ma plan. No właśnie tutaj muszę przypomnieć. Barles pewnie też dołoży monastery i dwa dodatkowe TC, a w dodatku będzie miał jeszcze do dyspozycji kamele, więc myślę, że to, co się w tym momencie dzieje, z pewnością premiuje Chińczyka i premiuje Barlesa, taki styl. Ale pamiętajmy, że Frank ma tańsze zamki. Myślicie, że tutaj można to jakoś wykorzystać? Może jakiś ofensywny zamek? Nie w sytuacji, kiedy masz kamień poza swoją bazą i to z przodu. To prawda. Także nawet chyba o tym nie myśli. No nie rozumiem, żeby nawet iść na ten kamień. Na ten u dołu, ewentualnie można by było gdzieś tam jakieś sneaky TC postawić, nie? Ale natomiast no wyjście jest zawsze ryzykowne. Nie, no to myślę, jak już coś to plan na taką daleką przyszłość, tu początkowa faza, to myślę, że będzie chciał mocno w tą armię zainwestować chyba. Tak, no tu pewnie będzie od razu monastery, to jako pierwszy budynek i knighty plus monki. Jedno TC pewnie doda sobie El Noniro. A no tak, no bo to jest ta brama, o której mówiłeś teraz, sprawiła, że brakuje mu trzech kamienia do tego, żeby móc postawić ewentualnie drugie TC. O, ale znalazł fajne miejsce na TC przy Goldzie. Nawet nie sądziłem, że on się tam zmieści. Idealnie, pasuje to miejsce El Noniro. Ale jednym wieśkiem buduje ten TC. A Barles 2, czyli tak jak powinno się Chińczykiem zagrać do tego kamele, zaraz kościół. Ja tutaj jeszcze zauważę teraz fajną rzecz, jeśli mogę. Zewnętrznie, tak po zewnętrznych stronach lasów wybudował Barles TC, to ze względu też na to, że pamiętajcie, Chińczyk ma większe pole widzenia tych TC, a więc to można powiedzieć, że mu doda taką dodatkową wizję, prawda, wokół swojej bazy. No tak, tak, z pewnością będzie to. Będzie mógł wcześniej reagować na jakieś zagrożenie, ewentualnie jakiś Siege Workshop dostrzec. Tak. No, to El Noniro podejmuje walkę, ale to są trzy kamele. A więc odpowiedź Barlesa na knighty Franka. Są trzy kamele, jest jeszcze tam. I obaj gracze biorą sobie husbandry, czyli tą technologię, że szybciej te jednostki ze stajni się przemieszczają. El Noniro, żeby uciekać, Barles, żeby gonić. Tak. Zobaczcie, El Noniro buduje drugi kościół. A więc tutaj Monki, kolenda. No, będzie śpiewał. Tak jest. A tylko żeby dobrze śpiewał. Będzie tutaj chyba taki pomysł na to, bo mamy jedno TC dodatkowe El Noniro. Wydaje mi się, że mogą tutaj być taka kompozycja armii Knighty Monki.
No to tak, tylko że to musi się wszystko zacząć już powoli dziać, bo Barles będzie uciekał. Mhm. Ekonomicznie. 49 wyśków Barles, 45 Elnonira, mamy 22 minutę gry. Oj, właśnie, pierwszy. Pierwszym niech padnie. No musi też uważać na te biegające tutaj Barlesa, te skauty, bo one jednak dobrze sobie radzą na mąki. A jeden mąk niestety już padł. Trochę za późno zaczął śpiewać. A ten drugi nawet też teraz nie śpiewa, tylko stoi i się przygląda. O, teraz się udało skoczyć. Okej, okay, jest kamera. Od razu od refrenu zaczął chyba. Na 3 TC pracuje Barles, na 2 Elnoniro. On tutaj będzie tak musiał szukać damage'u. Elnoniro wysłał jednego wieśniaka po kamień, pewnie pozbiera, wróci raz ten jeden wieśniak z tym kamieniem i będzie mógł sobie dostawić to kolejne TC. Więc nie zanosi się na jakiś all-in ze strony. Ale właśnie nie Elnoniro. Jestem przekonany, czy teraz szukanie kolejnego TC po postawieniu wcześniej dwóch kościołów to jest dobry wybór. Jeśli już stawiamy dwa kościoły, mamy dwie stajnie, no to chyba wiadomo, że już będziemy z tyłu ekonomicznie, więc teraz szukanie kolejnego TC nie sądzę. Wydaje mi się, że lepszym opcją byłoby po prostu Siege Workroom z przodu i, no i próbować coś z tego wszystkiego wymyślić. A jest jeszcze brana przez Elnoniro technologia na mąki, że mają więcej HP. No tylko istotne, ajajaj, właśnie zabrał mu tego jednego Knighta. Udało się go odzyskać. Tak, i teraz mąki stracił. Ten Knight się waha bardzo. Tak, ale stracił przy tym dwa swoje mąki. Oj, stracił tego Knighta z powrotem. Także tak naprawdę to jest stratny dwóch mnichów. I właściwie już trzeciego. Także mocno niekorzystna wymiana. O, teraz to już chyba nurkować, wydaje mi się. Chociaż no, mąków tu jest u Barlesa już aż pięciu. Tak, no Barles w takiej grze naprawdę się czuje dobrze. On tutaj dostawia sobie czwarte TC, kamele, mąki, więc dodatkowo cywilizacja, która sprzyja rozwojowi sytuacji. Wszystko dzieje się po myśli Barlesa, wydaje mi się, już że tak sobie to zaplanował. 16 wieśniaków ma więcej niż Alzheimer. Wszystko dzieje się w centrum mapy. Powstaje tam Siege Workshop Barlesa. Ciekawe. No jest ten scout, który jeszcze się utrzymał z Feudala i on na szczęście nie rozwalił tego mnicha, ale jest zamieszanie. No dużo tych księży z jednej z drugiej strony. Barles tutaj ale już... teraz na korzyść Elnoniro bym powiedział. Pytanie tylko, czy ten mnich, ci mnisi Barlesa są... Aha, Elnoniro nie idzie za ciosem. Jeżeli ci mnisi Barlesa byli już, że tak powiem, wyśpiewani, to może trzeba było spróbować zaatakować. No bo jak nie teraz, to kiedy? Już z no właśnie, no ale spójrzmy też na liczby, trudniej. Że tutaj jednak liczba armii jest podobna. A ta liczba wieśniaków cały czas ucieka, więc Elnoniro tak naprawdę teraz decydując się, nie wiem, na zanurkowanie w armię Barlesa, to wcale by niekoniecznie wygrał tą walkę. Nawet, jeśli udałoby się konwersję, to by ją przegrał. No, to prawda. Zwracam uwagę, że Barles decyduje się na Lightcalf upgrade, a więc tutaj mogą się pojawić właśnie lekka kawaleria, no i już na handkarcie pracuje Barles, no, znakomita ekonomia. No i najgorsze jest to, że Barles właśnie zabija te mąki Elnoniro, podczas gdy sam w ogóle nie traci tych swoich, nie? Mhm. Tak. Ale tutaj śpiewów. Jak to wszystko się rozstrzygnie? Podejmuje walkę Elnoniro. Tak, nie wygląda to aż tak źle, no ale znowuż wycofuje się Elnoniro w sytuacji, kiedy no, chyba jest tylko jeden mógł śpiewać chyba z tych księży. Plus 2 armor, Barles. O, i teraz może trzech mnichów jest z przodu, bez osłony. Ale już reaguje Barles. Jak to wszystko wyjdzie? Wyzerują się i... Tak, wyzerują taki... się i zostanie przewaga 30 wieśniaków. No, chociaż tutaj, no nie wiem, myślę, że wyszedł jednak
No, no, tak, ale co on zrobi tym jednostkami? One tak, no za mało ich zostało. Nie żyją. Już dodatkowe cztery kamele biegną i sobie z tym wszystkim poradzą. No i to już będą kamele ze wszystkimi upgrade'ami z Kastla. Plus dwa atak, plus dwa pancerz. Podczas gdy Elnoniro teraz dopiero zaklikał plus dwa pancerz. No ale Barnes ma 48 farmerów, a Igor na razie tylko 30. No to jest duża różnica i Barnes na kamieniu. On za chwilę będzie mógł wybudować zamek. Elnoniro niestety dopiero teraz wysyła wieśków na kamień. Biegną kamele. Po lewej stronie goni to Elnoniro. Nie wiem, czy nie dobrym tutaj pomysłem byłoby poszukać kontrataku. Gdzieś spróbować może coś Barlesa uszczypnąć. Tak, by tak biegł tą swoją armią do bazy Barlesa i przebiegł się po niej, to by tak był zdziwiony, ile tu już tych TC i tych farm stoi. Mógłby sobie uzmysłowić, że tutaj ta ekonomia Barlesa jest naprawdę solidna. Chociaż myślę, że zerknie na punkty i jest w stanie sobie też to tak uświadomić, że tam za tym wszystkim jednak jest sporo eko. No jak się tu uda przejąć tych parę kameli, ale nie, Barles wycofał ich niestety. No Barles też w drodze do Impa i zaraz pewnie powstanie zamek no, w tym miejscu, gdzie stoją kamele. Na ten moment chyba jeszcze nie może się na to zdecydować, no bo tu... No nie, no tutaj są jeszcze pytanie, mąki, tak, które mogą pytanie, zmienić, ile ale zobacz, czy ugrają. Tam biegnie jakiś light calf. Ta walka jest na korzyść Elnoniro. Ci mnisi coś tam jednak przejęli. Co prawda walczy pod górę tą całą armią swoją. Ale no, powinien to wygrać. Tak. Myślę, że to zwycięstwo nie jest aż takie przekonujące, nie? No. Tutaj zostało kilka jednostek poranionych. 7 w stajni u Barlesa będzie. Chyba, że się uda wyłapać te dwa wieśki budujące stajnie. Ale jest 61 farmerów, te 24 na ten moment. No i tak jak mówisz, imp za parę sekund. Być może imp into GG. Chociaż tutaj wygrywa te warki. Chyba tak, myślę, że za wcześnie na GG, bo tak naprawdę nie ma jakiegoś staka wielkiego, żeby go od razu zmiażdżył Barles. On dopiero tworzy jednostki. No chyba, że Leoniro po prostu się tego jakoś mocno przestraszy, ale... A wszystko to, co tworzy, to zabija tak na razie. Mhm. No z tym, że tacy pojedynczy light kawy jeżdżą po ekonomii. Z jednej strony jeden, tu w środku drugi. Z prawej kolejny stajnia. Mhm. No i w sytuacji, kiedy nie ma się nawet fletchingu, no to te light kawy to będą tutaj długo, długo ubijały wieśki, zanim same padną. Także już Elnoniro nie będzie miał łatwego życia u siebie w bazie. Sam stara się również pojeździć po ekonomii u Barlesa. Heli Camel u Barlesa i plus 4 armor. A teraz jest sytuacja taka, że jeden jedzie drugiemu po bazie. 142 wyśniaków ma Barles. Mamy 35 minutę gry, 99 Elnoniro, on tam traci od Light Cavów. Score 7000 Barles, 6000 Elnoniro. No Heavy Camel to już będzie zjadał te Knighty, a konie Barlesa raidujące ekonomię mają też plus 4 defense, więc na pewno bardziej bolesne. No i dodatkowo Elnoniro nie jest w Imperialu, każde wstrzymanie. Okej. Okay. Zakończyło się właśnie. Tak jest, GG, well played. Tak jak napisał Elnoniro. No, ja jestem troszeczkę z tyłu, jeszcze czekam na to, żeby... Okej. Okay. No ale wiecie, słuchajcie, wszystko wskazywało na to, ta gra potoczyła się w ten sposób, że właśnie A nie, pozostaje nam nic innego jak pogratulować Barnesowi obrony tytułu. No i pogratulować Elnoniro też, bo wreszcie udało się komuś wygrać grę z Barlesem. Dokładnie. Myślicie, że tutaj jest GG, ja mam już GG. Well played. Tak, 3-1. To był Chief Win, tak.
Ale myślicie, że tutaj lepiej było dla Elnoniro spróbować ponowić agresywny atak? Bo mieliśmy tutaj pasywne podejście. Ja myślę, że jednak granie takiego standardu, no to Barlos jest bardziej solidny. No on to grał jednak dużo dłużej, na wyższym poziomie i w takiej sytuacji, gdzie jeszcze cywilizacja mu pomaga, no to jest praktycznie, no, graniczy z trudem pokonanie go w takim matchupie, gdzie może sobie spokojnie rozwijać ekonomię, ma lepszą cywilizację. Więc tutaj trzeba by było coś zrobić. No tak jak zaskoczył go tym Bułgarem, to było zaskoczenie. Widzieliśmy, gra też nie trwała długo. Nie wiem, w zasadzie skończyła to się ona już, nie wiem, w 12, 13 minucie, a potem troszeczkę jeszcze była ciągnięta. Pewnie też chęć Barlesa na powstrzymanie tej jedynki z tyłu w swoim rekordzie. Więc tak, no, jeśli by tutaj Elnoniro spróbował może jeszcze raz zagrać agresję, no ale z drugiej strony może Elnoniro miał w głowie, ach kurczę, raz mi to wyszło, teraz Barlos będzie przygotowany i mi nie wyjdzie, zagram standard, więc to wszystko jest takie, wiesz, nie do końca można to zinterpretować, nie? Tak czy inaczej mecz się zakończył wynikiem spodziewanym, znaczy tak, no zwycięzca jest spodziewany, wynik może nie do końca, bo raczej większość pewnie typowała, że będzie do zera, więc tym bardziej gratulacje dla Elnoniro, że udało się zaskoczyć. Gratulacje dla Barlesa za zwycięstwo, udaną obronę tytułu, no i gratulacje dla Elnoniro za ugranie mapy. No jest pierwszym graczem, któremu udało się tą mapę ugrać. Zobaczmy sobie statystyki z tej ostatniej gierki. Jak to wyglądało? KD 95-93 na korzyść Barlesa. Jednostek militarnych 22, Barles 28, Elnoniro. Konwersji 14,9 na korzyść Elnoniro. Zobaczmy dalej. 42 400 zebranych surowców, Barles 30 500, Elnoniro to jest przepaść. Tak, no i ta przewaga była budowana cały czas. To cały czas punktował właśnie te dwa wieżki, później kolejne te upgrade'y ekonomiczne, no i to. Ilość surowców zbieranych przez Barlesa cały czas była zdecydowanie większa niż u Elnoniro. Uptime delikatnie szybciej feudalu Elnoniro, w castle delikatnie szybciej Barles. Co dalej? Liczba wieśków 144 Barles i Elnoniro 100, APM-y 71 Barles i Elnoniro 91. Finał, deadline 16 grudnia, więc dzisiaj zwycięża Barles 3-1, pokonując Elnoniro. Gratulacje raz jeszcze. Witaj, Elnoniro. Dobry wieczór. Jest Barles, okej. Okay. Witam, halo. Barles. Dzień dobry. Witam. Barles, gratuluję udanej obrony tytułu King of Poland. Gratulacje. Elnoniro, tobie również gratuluję świetnej postawy w turnieju, no i to, że jesteś pierwszym graczem, który w końcu urwał gierkę Kingowi of Poland, a więc Barlesowi. A, dzięki. Bardzo ładnie dzisiaj Igor zagrał, myślę. No właśnie, chciałem was zapytać o odczucia. Barles, grałeś, zauważcie, to nie jest przypadek, Elnoniro po raz kolejny dochodzi do finału, to już któryś polski turniej, w którym mamy finał Barles-Elnoniro. Co powiesz, Barles, czy czujesz progres właśnie u Elnoniro? No ja myślę, że to już może być ostatnia edycja, na której triumfuję. Także... No, emeryturę, nie? Tak, no już będę tylko z linii bocznej obserwował. Barles tam w grze numer 3, a więc tam, gdzie było 2-0, przystanie 2-0. Matchup Hun na Bułgara. Co tam się podziało? Tam było... No total domination. Jakbyś mógł to wytłumaczyć z swojej perspektywy, bo Elnoniro nam tutaj zaserwował no, naprawdę agresywne podejście. No zaskoczył mnie trochę, znaczy wiedziałem, że tam dodawane 4 Man-Armsy są, ale w tym młynie trochę nie wiedziałem, jaki będzie follow-up. No i ciężko, bo to taki all-in jest trochę, także byłem świadomy, że jak przetrwam to bez jakichś tam większych strat, to będę do przodu, bo nie sądzę, żeby był w stanie tam wieśki produkować przy tym, ale no nie udało się przetrwać. Mm-hmm. Igor, jak ty to odczuwasz, jak ty to pamiętasz tą grę właśnie, tą zwycięską
Jakbyś mógł opowiedzieć twój point of view. Mój point of view był taki, że no w sumie dwie poprzednie gry, jak zagram, będę próbował grać normalnie, no to no po prostu dostaję w łeb i tyle, co tu dużo gadać. Ale no myślę, dobra, no to jak już to przynajmniej niech spróbuję zagrać coś odjechanego, a może zaskoczy, a może się uda. No to plan był po prostu jazda do przodu i tyle. Ale na przykład, czy ty byłeś świadomy tego, jak do przodu jesteś w tej grze i jak to się wszystko wcześniej wydarzyło, bo tam Barles naczadcił wieśków, tam miałeś 4 manatarmsów, to biło jak szalone, potem full upy na te skauty, Barles tak, tutaj dostęp do malin problem, dostęp do golda problem, dostęp do drewna problem, ludzie giną, coś się dzieje. Czy ty byłeś tego świadom, że ja mam tą grę w garści, muszę tylko nic nie zepsuć? No, byłem świadomy, że muszę nic nie zepsuć, ale to nadal jest ciężka świadomość, z którą musiałem grać. W sensie byłem w feudalu, miałem takie, no nie wiem, grać te skauty, a może jednak próbować podcastować, ale może jednak nie, no bo jak wtedy zalinujemy w feudalu, ja się nie zamuruję, to zginę i tak no, byłem pogrążony w myślach. Nie wiedziałem w sensie, co mam dokładnie robić, więc pomyślałem, a dobra, to może zagram parę skautów i spróbuję tego kasla kliknąć, ale... No, znaczy, no, ta walka początkowa z tymi manatarmsami to się naprawdę udała. Dużo szczęścia było tam, że coś się udało zabić. Jacek Dziemdziak, czy wy macie jakieś pytania do graczy? A no ma, nie, no dobra, no to mam jeszcze jedno pytanie, zanim Dziemdziak zada, bo Dziemdziak pewnie pisze jeszcze tę całą swoją listę. Więc do Elnonira, bo mówisz, że po pierwszych dwóch grach stwierdziłeś, że nie masz szans grać standardowo z Barlesem, więc po zwycięstwie w trzeciej, co się stało, że w czwartej zagrałeś znowu standard, tym bardziej, że Civka no, nie promowała, żeby grać w ten sposób, nie? W czwartej co wziąłem? Franka, tak? Frank na Chinę, no to ostatnio. No jakoś, nie wiem. I tam Franka... właśnie doprowadziłeś do takiego typowego standardu, nie? Gdzie wydaje mi się, że Chinę jest lepsza. No. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy, jakoś już na tyle jestem przyzwyczajony, że jak mam Franka, to próbuję grać standard, że już myślę, dobra, to nie będę tutaj znowu forwardował i tego. Ale przychodziło ci przez myśl w ogóle, żeby w tej czwartej grze coś zrobić podobnego? Na przykład, nie wiem, Khmera wziąć i tam świrować pawiana? No akurat nie. To bardziej Bernera bok świrować. Akurat, no nie przeszło mi przez myśl, ale już tylko tak. No, chciałem sobie jeszcze pograć tym Frankiem jakoś, zobaczyć, nie było, co się wiedział. Nie było Igor tak, że pomyślałeś sobie w ten sposób, że dobra, wartowałoby jeszcze raz ponowić taką agresję, ale Barles może być na to przygotowany, że to poskutkowało w tej grze Bułgar na Huna i może być na to przygotowany, więc ja go zaskoczę i nie zrobię tego. Czy takie tutaj mind game był właśnie u ciebie? No, możliwe, tylko niestety nic mi z mind game'u w tym przypadku. Ale tak, no poniekąd tak, tylko co to za mind game, skoro wracamy znowu do standardowego grania, tylko dlatego, żeby nie zaskoczyć znowu, bo już to zrobiłem w poprzedniej grze, więc już teraz nie zaskoczę, więc zaskoczę teraz z drugą stronę. A jest z nami też Reddy, jest Ksarki, witam. Cześć. Siema, cześć. Uczestnicy, brakuje nam Hitorka, tak? Ile mamy tutaj? I Arga. I Arga, aha, ale Arg jest nieobecny na czacie, z tego co widziałem. Hitorek, jeżeli jesteś, to zapraszam serdecznie. Dziamdziak, czy masz te pytania, swoja lista do uczestników finału? Nie mam żadnych pytań, ja już wszystko wiem. O, jest i Ark. Cześć, Ark. Cześć. Cześć. Jest Redix Arki, może jeszcze Hitorek wejdzie. No ja myślę, że fajnie. Fajnie właśnie, Eldoniro, że udało ci się właśnie przełamać w końcu Barlesa. 3-1 kończy się ten finał. Pamiętajmy, poprzedni finał dla Barlesa to był 3-0. King of Poland 2 dobiega końca, a ja was się właśnie chciałem... Po pierwsze, chciałem wam wszystkim podziękować za to, że zdecydowaliście się wziąć udział w turnieju. Dziękuję raz jeszcze. Gratuluję wszystkim osiągniętych wyników. I cóż... Mówię to ze smutkiem, ale King of Poland 2 muszę zakończyć. Dziękujemy. Do widzenia. Może
od siebie parę słów. Także pierw dzięki Peter za organizację, bo naprawdę fajnie, że mamy taki turniej przynajmniej co jakiś czas, gdzie jednak wszyscy Polacy mogą zagrać, jakaś rywalizacja i to jednak profesjonalnie przez ciebie jest robione. Także dzięki ci jeszcze raz za to. I gratulacje do wszystkich, bo jednak poziom mamy w Polsce wysoki, fajnie, że można z kim pograć. I przed Igorem jeszcze dużo, podobnie jak przed innymi. No i tyle, no. Dzięki wszystkim. Dzięki, miło to słyszeć, Barlos. Dziam, co powiesz na zakończenie? Dziękuję również wszystkim i tobie, Peter, i tobie, Barles, i tobie, Elnoniro, i tobie, Jacku, i tobie, Argu, i Ksarki, i Hitorku, i wszystkim. Połammy się opłatkiem. No właśnie, miałem to powiedzieć. Ale to też za chwilę ready jest. Nie, no tak jak mówi Barles, naprawdę, no tak personalnie, no, jeśli chodzi o turniej. Jeszcze tym bardziej, że wszystkich właściwie udało się zebrać i to tak podzielić, że nawet ci słabsi mogli mieć możliwość zagrania z dwie nawet rundy czy trzy, a nie tak, że od razu wszyscy wskakują do eliminacji i muszą mierzyć się z tymi z samej góry. Także to myślę, że też fajnie. Organizacja turnieju jest naprawdę super. Nie? W ogóle mi tam się bardzo podobają te drabinki, które tam przygotowujesz, to wszystko, te grafiki. No to jest... To jest fajne i to jest takie, że naprawdę się miło bierze udział w takim turnieju, nie? Że tam właśnie. No i też fajnie, że właśnie są te etapy kwalifikacyjne, tak jak Dziam mówi, że tutaj nie dla tych słabszych to nie jest tak, że wiesz, pierwsza gra i męczy się jeden i drugi, no bo jest różnica poziomu o 1000 elo, tylko każdy ma tam szansę sobie coś tam ugrać, nie? Więc fajnie. Ja mam jeszcze do was pytanie, jakbyście mogli odpowiedzieć szczerze oczywiście, ja się nie boję krytyki. Co myślicie o tym Swissie, który został przeprowadzony? Czy to był dobry pomysł, czy to był średni pomysł, czy to był zły pomysł, czy to był katastrofalny Strasznie pomysł? Strasznie duże zamieszania spowodował. Zresztą chyba sam też do tego doszedłeś, skoro później został zmieniana tam ilość tych graczy. Myślę, że tak. Sam Swiss jest, sam w sobie jest dobry, natomiast no, w związku z tym, że u nas jest tak, że jeden gracz mocno się wybija, później tam jest taka rywalizacja pomiędzy tymi czwórką, czy piątką, czy nawet szóstką, no to się tak zrobiło, że po tych czterech rundach faktycznie mogło być to mało komfortowe dla kogoś. No więc może nie wiem, czy ten Swiss byłby dobry, czy nie lepiej faktycznie play, że system kołowy, czyli każdy z każdym, no ale to już wiadomo, wtedy musiałoby być więcej rund. No nie wyszło to pewnie tak, jak zamierzałeś na samym początku, nie? No tak, na pewno ja wam powiem, że tutaj dzięki właśnie Reddy, który jest obecny, poświęciliśmy mnóstwo godzin, powiem wam, żeby zrobić różnego typu symulacje, żeby zobaczyć, jak się te tabele układają. No i faktycznie nie doszło do takiej sytuacji, gdzie dwóm graczom opłaca się przegrać mecz, żeby dostać słabszego przeciwnika w następnej rundzie, ale powiem wam, że wydaje mi się, że fajna zaleta była tego systemu taka, że mieliśmy dużo meczów zakończonych 2-1. Ja nawet teraz wrzucę wam screen. Nie, no i też na pewno plus jest taki, że mieliśmy dużo takich meczyków, których byśmy, gdyby był single elimination, nie mieli. Barlis by po kolei tak pokonywał, a tak to miał możliwość każdy z nim właściwie zagrać, nie? Z tej czwórki. Ja tutaj miałem przyjemność nawet dwa razy zagrać. No, niektórzy właśnie nawet dwa razy, więc... no i to później sam mówiłeś, zapunktowało, bo no potem tak, od razu... No mówię cię, po dwóch pierdolach od Barlesu pobiłem rekord życiowy rankingu. No, jest to wyciągnąłem pewien... wnioski natychmiast. I jest kop, jak sama nazwa wskazuje, motywacyjny, Jacku. U ciebie no, właśnie. Kop, dokładnie. Taki kop w dupę. Dokładnie. Ark, czy ty jesteś z nami? Tak, jestem. Jakbyś słowo od ciebie chciałbym usłyszeć. A, nic odkrywczego chyba nie powiem. No, dziękuję za organizację, wiadomo, no i graczom za udział. Myślę, że bardzo fajnie wyszło i też się przyjemnie grało. No i tyle. Ark, ja tutaj też tobie chciałem ciebie wyróżnić, można powiedzieć, bo bardzo fajna postawa, Ark. Ugrałeś grę z Elnoniro, ugrałeś gierkę z Jackiem, o ile dobrze pamiętam. No miałeś tutaj bardzo silnych przeciwników, tak się te rundy ułożyły. Dlatego szapoba, szacunek, Ark, za dzielną postawę w King of Poland 2. Ready jeszcze nic nie mówił i Ksarki. Może Ready, halo, halo. Nie, no ja jestem, znaczy przede wszystkim, ja tutaj pomagałem tylko trochę z systemem i symulacją, bo mnie to trochę pasjonuje, ale tutaj
bezwzględnie tutaj Peter tyle pracy w to włożył, tyle energii w to włożył. Ja bym osobiście nie był w stanie tego zrobić po prostu. To jest tyle pracy naprawdę za kulisami, tego nie widać, ale to jest mnóstwo pracy, żeby coś takiego zrobić, żeby to wszystko komunikować ze wszystkimi. To też jak Peter, w jaki sposób Peter do tego podchodzi, gdzie on rozmawia z graczami, gdzie on upewnia się, że żaden z graczy nie będzie miał, że to będzie fair po prostu, że to będzie przyjemnie, że to będzie wszystko spoko, bez żadnych niepotrzebnych dram, problemów i tak dalej, to naprawdę takiego admina to szukać Eddie. I my mamy takiego fajnego. Nie podlizuj się. I chciałbym dziękować bardzo. Muszę się podlizywać potem, jak wylądowałem na czwarte miejsce w tej tabeli. No halo, halo. Na trzeciego kopa to też trzeba się przygotować. Dzięki, Reddy. No, staram się, jak mogę, fajnie, że wam się podoba. Ksarki, a więc ten, który dołączył jako ósmy. Zaskoczenie, eliminując majestatycznego. Ksarki, jak ci się grał w turnieju? Z 16 seedem. Tak. No, grało się ciężko. Nie mogę powiedzieć, że którakolwiek gra była łatwa. Ale jednocześnie było przyjemnie. No, można było się sprawdzić. Tak jest. Zaprzypomnę, że Ksarki tutaj można jeszcze na tabeli zobaczymy. Zdobył 3 punkty, wygrywając z Hitorkiem i ugrywając mapę z Redim, a więc Ksarki też materiał na dobrego gracza. El Doniro. Słowo kończące. O, to do mnie... Duża waga teraz została przypisana. Jakoś tak poszło takim, taką koleją rzeczy. No to na dobre zakończenie, no to mogę tylko powiedzieć, że z niecierpliwością wielką na pewno wszyscy czekamy na już na kopa trójkę. No co tu więcej mówić, no kop dwójka, świetny turniej, tak samo jak kop jedynka, już mamy serię. No i tak jak mówię, nic tylko czekać. No, naprawdę, nie wiem co więcej powiedzieć. Ja rozumiem, El Doniro jest teraz naładowany emocjami. Słuchajcie, ja wam teraz jeszcze tutaj wrzucam oczywiście linki, bo cała historia tego turnieju, zarówno jedynki, dwójki, zostaje na Liquipedii. Macie to na czacie. Link do Discorda, link do turnamenta. No i wszystkie te mecze, jeżeli ktoś nie oglądał, będzie mógł sobie do tego wrócić na kanale na YouTubie. Też macie link na czacie. Jak już mamy taką sytuację, że wszyscy gracze tutaj są, chciałem się zapytać, czy wszyscy uważają, że to jest dobre, żeby mieć jedną mapę w Best of 3 czy Best of 5? Czy ta Arabia będąca jedyną mapą, uważacie, że to jest... Dobry pomysł, żeby ją cały czas grać, tak? W samym turnieju. No tak, żeby już każdą kolejną serię, już trzecią serię potencjalnie robić z tą samą jedną mapą. Czy potencjalnie dorzucić dwie mapy i Arabia byłaby pierwszą otwarciem, nie? To jest otwarte pytanie tutaj. Chciałem po prostu usłyszeć opinię graczy, jak już mamy taką okazję. Bardzo ciekawe pytanie. Ja może powiem. Mhm. No bo tak, ten turniej był wzorowany na King of the Desert, nie? No i zresztą nazywa King of Poland, dlatego chyba mniej więcej. Tak. Jest też jedna mapa, tylko tak jak King of the Desert, więc jeśli już miałby być COP 3, to ja bym został przy tym, że była jedna mapa, natomiast można zrobić, wiesz, ewentualnie turniej z jakąś inną nazwą i wtedy zrobić... pomieszać inne mapy, albo po prostu już nigdy nie robić King of Poland 3, tylko zrobić coś nowego, więc nie wiem, żeby ten turniej został zapamiętany w ten sposób, a kolejne, ewentualnie jeśli Peter miałby ochotę i wszystko do zorganizowania następnych, no to oczywiście też mogą być inne mapy, natomiast sam ten turniej bym zamknął na takim etapie po prostu King of Poland 2 i koniec, do widzenia, nie? No ja mam bardzo podobne zdanie, także właściwie nic więcej nie muszę dodać. Czy jest jakiś głos sprzeciwu na przykład? Czy ktoś ma inne zdanie? Czy myślicie na przykład, że King of Poland 3 na wyspach to jest dobry pomysł? Na migracji myślę byłby lepszy. O. Na Black Forestie.
O, tym, że Black Forest One for One to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak mi się wydaje. To by musiało być drużynowe. Czy generalnie jesteście zdania, że... Ale cóż, zaraz, bo jeszcze wcześniej Reddy mówił, że Peter ma w zamyśle, żeby było przyjemnie. A teraz mówi o turnieju na Black Forest. Czyli co, jednak jesteście zdania, że King of Poland 2, czy tam 3 teraz już, 4 i następne, to jednak powinna być konfrontacja na Arabię. Znaczy, ja tak jak powiedziałem, nie jest, znaczy nie to, że żeby był tylko ten turniej i tak dalej, tyle tylko, że jeśli byś chciał na przykład zorganizować inny turniej, to oczywiście tylko, żeby był, wiesz, nowa bandera i tyle, nie? Mhm. Okej, okay, rozumiem. King of Poland 2 uważam za zakończony, zwycięża Barls. Wicekról to El Noniro. Gratulujemy raz jeszcze raz. Ja chciałbym wam, Ark, Barls, Jam, El Noniro, Jacek, Redix, Arki i wszystkim użytkownikom na czacie Hitorek życzyć spokojnych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i coraz wyższych ratingów. Wzajemnie. Dziękujemy i wzajemnie, tak jest. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Czas streama zakończyć, turniej zakończyć. Słyszymy się. Nie wiem kiedy. Dobra, ale smutno się zrobiło. Na razie, cześć. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.